Dzień dobry, jest niedziela, 8 rano i postanowiłam nagrać vloga ze względu na to, że dawno nic na kanale się nie pojawiło, a dużo się zmieniło u mnie. Jakby coś, to jesteśmy teraz w Lublinie i idziemy na uczelnię. Zrobię Wam taki mały update, jak się mi urosło przez ten okres, kiedy się nie pojawiałam na YouTubie. I ogólnie pokażę Wam, co tam nowego u mnie. Pójdziemy sobie takim małym skrótem. To jest mój przedostatni zjazd. Myślę, że ostatni, na którym się pojawię, bo ustaliłam sobie wszystkie egzaminy na wcześniejsze terminy. Ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. I zmęczyłam się trochę. Dobra. Odezwę się do Was później. Zaburzono oddychanie głosów, skolowanie autoimmunizacyjnymi. Dalej, izoflawony, czyli soja i produkty pochodne, czyli na przykład tofu albo natto. O natto ja Wam mówię, prawda? Kojarzycie natto? Tak więc, ja już skończyłam, jest godzina 15, udało się seminarium skończyć wcześniej, tak godzinę wcześniej, więc jest super. Teraz idę na busa i wracam do domu. Obiadu pewnie nie ma, więc trzeba będzie jakoś coś wykombinować. Myślę, że odezwę się do Was później, a jak nie, to połączę tego vloga z jakimś innym, z innego dnia. Żeby nie był taki króciutki. Więc na razie się z Wami nie żegnam. Dzień dobry. Vlog z niedzieli niespodziewanie się urwał, więc przychodzę do Was dzisiaj. Jestem obecnie pod szkołą Oli i czekam, aż Ola wróci z wycieczki. Chociaż przyjechałam troszkę za wcześnie. I tak, mamy godzinę 16, jest gorąco, znaczy pogoda jest roztapiająca, można by powiedzieć. Wczoraj byliśmy na święcie pieroga i Ola występowała w stroju ludowym, więc pewnie będziecie mieli jakąś wstawkę, jak tańczy. A skoro przyjechałam tutaj dosyć wcześnie, bo tak pół godziny przed umówioną porą odbioru dzieci, to mam ze sobą książkę. I czytanie ostatnimi czasy szło mi dosyć topornie, ale teraz nadrabiam. I tak, i niedługo pewnie pojawi się jakiś filmik z podsumowaniem, co ostatnio przeczytałam. Co kobieta w ciąży czyta, albo coś w tym stylu. I to by było na razie na tyle. Ola wróci, to może Wam opowie, co tam widziała ciekawego. Bo Ola jest dzisiaj na wycieczce w Bałtowie, więc pewnie coś ciekawego będzie chciała Wam opowiedzieć, co tam widziała. Może jakąś pamiątkę Wam pokaże, którą sobie kupiła. No zobaczymy, czy wróci zadowolona, czy też niekoniecznie, bo to też dużo zależy od jej humoru ostatnio. I tak, widzimy się za chwilę. Cześć, jestem Ola i właśnie wróciłam z wycieczki. I było super. Pojechaliśmy do Wołtowa i kupiliśmy pamiątki. No, o takie kupiłam. Super są, te się nagniata i rośnie. A to nie jest taki wędzelek, długopis. No i byliśmy w oceanarium, ale było strasznie na koniec. Rekin tak w 3D próbował wybić szybę. Boże, ale się wystraszyłam. I było super, był obiad, były lody. I kupiłam sobie za swoje pieniądze, oprócz pamiątek. Kupiłam za 3 zł fajnego szejka. Było dużo dzieci. Były 3 klasy, pierwsza, czyli my, druga i trzecia. I no, i ten,
było bardzo gorąco. I wczoraj było święto pierogów. I tańczyłam i mama wstawi filmik, jak tańczę. Były zjeżdżalnie i atrakcje dla dzieci. I był fajny poczęstunek dla nas zespołu. Życzę miłego oglądania. Pa, pa!